Była Hiszpania, była Belgia, czas zatem na Stany Zjednoczone. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że pod koniec tego roku albo najpóźniej, na początku przyszłego, Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Niedawno prezydent Donald Trump ogłosił, że Polska została objęta programem ruchu bezwizowego. Polska spełniła wszystkie warunki konieczne do zniesienia wiz. Najważniejszym byłoby odsetek odmów wizowych spadł poniżej poziomu 3%. Procedurę zniesienia wiz będzie prowadzić Departament Bezpieczeństwa Krajowego. I to on ostatecznie przekaże do kongresu informację, że wizy dla Polaków już nie obowiązują. Teraz trwają procedury związane z przygotowaniem systemów komputerowych oraz administracyjnych. Wejście Polski do programu Visa Waiver oznacza, że znikną wizy turystyczne i biznesowe na pobyt do trzech miesięcy. We wszystkich innych przypadkach Polacy będą musieli nadal ubiegać się o wizę. No, oczywiście, jeżeli wizy nie ma, to zdecydowanie łatwiej wyjechać za ocean. No, a to stwarza. Ogrom możliwości, Paweł Zieliński, redakcja zagraniczna TVP Info. Dzień dobry. Gdzie Dzień dobry. tym razem się wybieramy, co pokazujemy, co zwiedzamy, co polecamy. No, Stany Zjednoczone są prawie tak duże jak cała Europa, więc mnogość atrakcji, które można tam znaleźć, jest nieograniczona prawie że. Ale tym razem wybierzemy się nad Niagarę. To jeden z najsłodniejszych cudów Ziemi, prawda? Nikomu nie trzeba go przedstawiać, znają go wszyscy, choć wbrew obiegowej opinii nie jest ani najdłuższym, ani najwyższym, ani na, nie, nie jest też najszerszym wodospadem na świecie. No to o co z nim chodzi? Dlaczego wszystkim się podoba? A dlatego, że tkwi w nim niesamowita moc przyrody. Wygląda nieziemsko, ma, pokazuje ponadczasową siłę. Przyrody. Dokładnie tutaj widzimy, zbliżamy się do miejsca, w którym jest. To jest granica Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dwa miasteczka, Niagara Falls, jedno kanadyjskie, drugie amerykańskie. Po obu stronach mamy ten wodospad, bo tak naprawdę tworzą go takie trzy węższe, trzy węższe, mniejsze wodospady. Bardziej atrakcyjny jest ze strony kanadyjskiej, bo ze strony kanadyjskiej widać amerykańską i na odwrót, to co widzimy właśnie teraz, to strona kanadyjska, strona amerykańska bardzo często jest przykryta taką mgiełką. To, co widzimy właśnie teraz na ekranach, dlatego teraz jej nie widać. Jest tam permanentna tęcza, dlatego też most, który znajduje się obok i którym można dotrzeć do Kanady, nazywa się Mostem. Tęczowym. Co zrobić, żeby zobaczyć ten wodospad? Można wykupić wycieczkę. Wycieczek jest naprawdę mnóstwo. Po stronie amerykańskiej największym hitem są chyba wycieczki statkiem, którym można podpłynąć aż pod samo urwisko, z którego spada woda. Po stronie kanadyjskiej z kolei mamy bardzo dużo rozrywki dla dzieci, mamy park rozrywki, mamy małe Zoo. Jak dostać się do Kanady? Wystarczy przejść przez most. Polaków nie obowiązują również wizy do Kanady, więc nie ma z tym najmniejszego problemu jedyne co trzeba zrobić, to wracając do Stanów Zjednoczonych, uiścić małą opłatę, to jest 50 centów. I już jesteśmy z powrotem w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, ta atrakcja, która może przyciągać i zachęcać do odwiedzenia nie tylko w lato, bowiem zimą zamarza, więc te zimą widoki Zimą zamarza, wygląda to niesamowicie. Fenomenalnie. Tak jest, ponieważ są to sople, one są podświetlane wieczorem, wyglądają nieziemsko. One są też, ten wodospad jest podświetlany przy okazji różnych rocznic ważnych. W ubiegłym roku, 11 listopada, Niagara była biało-czerwona. To na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że również śmigłowiec, prawda? To jest to urządzenie, z którego Niagarę można podziwiać. To znaczy mały helikopter wypożyczyć, by podlecieć jak najbliżej. Można. Jest to o wiele bardziej kosztowna opcja niż statek. Statkiem można dopłynąć też na wyspę KUS, która znajduje się na samym środku, i z tej wyspy KUS można udać się do groty wiatrów to jest taka grota wewnątrz. Grota wewnątrz tego wodospadu i możemy zobaczyć go od tyłu. Więc to też jest niesamowita atrakcja. No ale oczywiście nie samą Niagarą człowiek żyje. Możemy stamtąd udać się do dwóch miejsc obok, które też są bardzo ciekawe i warte odwiedzenia, to, co widzą Państwo właśnie na swoich ekranach, to strona kanadyjska. Ale warto stamtąd z Niagaret y wybrać się do Buffalo. Buffalo to jest takie miasto całkiem spore, drugie pod względem wielkości w stanie Nowy Jork i. Do Buffalo możemy dojechać właśnie z Nowego Jorku. To jest odległość mniej więcej 400 mil, 6 godzin samochodem, ale niesamowita droga, bo po drodze mijamy Pensylwanię, jeden z 13 stanów założycielskich. Niesamowity widok, jeśli kogoś interesuje historia wczesnych Stanów Zjednoczonych, bo mamy tam typowe kolonialne domki. E Mniej więcej co, co kilka kilometrów wioski a miszów, więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie. A w samym Buffalo, z czego słynna jest Buffalo, z architektury Art Deco. Jeśli kogoś interesuje taka architektura, którym chyba najlepszym przykładem jest Empire State Building, to w Buffalo naprawdę będzie mu się podobało. Oprócz tego, co ciekawe, Buffalo było kiedyś znane z chutnictwa. W samym centrum miasta. Potem niestety to upadło i te tereny pofabryczne teraz są zaadaptowane na galerie sztuki, więc sprowadzają się tam artyści z całego świata. Atrakcji na pewno nie zabraknie.